Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, długo czekaliśmy, w tym roku bowiem też najdłuższy adwent, ale się doczekaliśmy. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, wśród nas. Dokonało się to, co było zapowiadane. I właśnie adwent, który wczoraj zakończyliśmy, to jest takie wspomnienie tego wydarzenia. Co roku zresztą odnawiamy. I święta Bożego Narodzenia, i wszystkie inne, cały ten rok liturgiczny ma właśnie takie zadanie, by nam o pewnych rzeczach przypominać, byśmy w tym całym natłoku swoich spraw, codziennych zajęć, obowiązków mogli się zatrzymać, spojrzeć w niebo i przypomnieć sobie, o co tak naprawdę w tym naszym życiu chodzi, jaki jest cel tego naszego życia i co nas kiedyś czeka. To właśnie moment, w którym dzisiaj z radością możemy tę wiadomość sobie w sercu kontemplować, że Słowo stało się ciałem. Bóg dotrzymał swojej obietnicy. Ten fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, my go dobrze znamy, bo co roku jest powtarzany, kilka razy nawet w okresie Bożego Narodzenia ten sam tekst do nas powraca. I być może już nam się wydaje, że wszystko na ten temat wiemy, ale to jest takie kompendium całej Ewangelii Janowej, to jest taki jakby wstęp, skrót tego wszystkiego, co możemy w tej ostatniej księdze napisanej chronologicznie Nowego Testamentu wyczytać. Gdzie jest też pewna nauka świętego Jana o tym, kim jest Bóg i jakie jest miejsce każdego z nas jako ludzi w tym Bożym planie, który się rozgrywa i który trwa. I dlatego, kochani, trzeba mieć tego świadomość, że Bóg nieustannie daje nam szansę. Bóg otwiera dla nas niebo. Bóg daje nam siebie, abyśmy mieli siłę i moc, byśmy stali się dziećmi Bożymi. Pytanie, czy do nas to dociera? Czy my zaczynamy to rozumieć i przyjmować? Bo z tego miejsca też można mówić wiele pięknych słów, szukać pięknych przykładów, opowiadać i fajnie się pewnych rzeczy nieraz słucha, nie? Ale jakże często takie słowa mogą być bardzo puste, że właściwie dużo się mówi, ale się nic nie powie. Tymczasem tu nie o to chodzi. Jest takie opowiadanie o pewnym takim wydarzeniu, gdzie była powódź w pewnej miejscowości, na pewnym terenie, gdzie pewien taki bardzo pobożny człowiek modlił się o to, żeby Pan Bóg go uratował. Bo woda co chwilę się podnosiła, co rusz była wyżej. Najpierw doszła do budynku, później zalała piwnicę, później już była na parterze, później do pierwszego piętra i tak dalej. I tak co jakiś czas do tego człowieka, bo kiedy Pan Bóg mu powiedział, że go uratuje, co jakiś czas, kiedy do tego człowieka podpływała łódź z ratownikami, wołali go, chodź, wsiadaj, bo woda cały czas będzie szła w górę i w pewnym momencie, żebyś nie utonął, żebyś nie zginął, on odmawiał, mówiąc, nie, dziękuję, mnie Pan Bóg uratuje, bo mi to obiecał. Raz, drugi, trzeci, aż w końcu woda tak wysoko podeszła, że człowiek ów utonął. Kiedy stanął na sądzie przed Panem Bogiem, zaczął robić mu wymówki, mówiąc, Panie Boże, obiecałeś, że mnie uratujesz, tymczasem ja utonąłem. Na co Pan Bóg mu odpowiedział, chłopie, ja 4 razy po ciebie wysyłałem łódź, a ty nie chciałeś wsiąść. To jest, kochani, ta prawda, o której często zapominamy. Myśmy tak chcieli ciągle czegoś słuchać, pewne rzeczy rozważać, doświadczać i tak sobie decydować. No to mi się podoba, to mi się nie podoba. Tymczasem tu nie o to chodzi. Mamy szansę na to, aby się zbawić. Pytanie, czy tę szansę wykorzystamy? Tu jest sedno tego wszystkiego. Wracając do tego tekstu dzisiejszej Ewangelii, na początku było słowo. A słowo było u Boga i Bogiem było słowo, jednorodzony syn Ojca. Odwieczne słowo, przez które wszystko się stało, Bóg stwarza słowem, Bóg jest duchem. Więc Bóg stwarza słowem, Bóg wypowiada słowo i się dzieje to, co Bóg wypowiada. Słowo właśnie staje się ciałem. Kiedy Pan Bóg stworzył świat dla człowieka, żeby tam człowieka posadzić, bo Bóg, który jest miłością, chce dawać, a nie brać, chce się dzielić, taka właśnie jest miłość. Więc stwarza człowieka, aby człowiek mógł odwzajemnić tę miłość, by był w swojej decyzji wolny. Jednak okazało się w raju, że nie wystarczyło to,
że człowiek miał wszystko i niczego nie potrzebował. Zły duch zaczyna mieszać, zaczyna podpuszczać. I jak wiemy, jak to się skończyło, grzech pierworodny, pierwsi rodzice muszą raj opuścić. Ale Bóg nas nie skreślił, ale obiecuje pomoc. Obiecuje posłać Zbawiciela, Mesjasza, który wszystko naprawi. I ludzie czekali wiele tysięcy lat na to właśnie wydarzenie. Adwent jest takim momentem, w którym o tym jakby sobie przypominamy. O tym czekaniu radosnym na spełnienie się Bożej obietnicy. I wreszcie ten dzień nastąpił. Niespodziewanie. Ludzie, jak to nieraz jest w Piśmie Świętym napisane, jedli, pili, żenili się, za mąż wychodziły. Różne rzeczy się działy, każdy miał swoje sprawy. I w tym czasie w Betlejem, a właściwie obok Betlejem, w pewnej grocie, gdzie były zwierzęta, tam na świat przychodzi Boży Syn. Rzecz niepojęta. Rzecz, która nieraz może się w głowie nie mieścić, że tak wielki, potężny Bóg nie boi się przyjąć takich niegodnych warunków. Ale On chce nam coś pokazać. Chce nam pokazać, że On się też nie brzydzi i nas, naszego grzechu, naszych słabości, tego wszystkiego, co czasami nas od Niego oddala, ale On potrafi przełamać ten odór grzechu i do nas przyjść, ponieważ tak bardzo nas ukochał. Słowo przyszło do swoich, a swojego nie przyjęli, bo byli zajęci swoim życiem, karierą, wygodą, sławą, pieniędzmi. I nie mieli czasu, oni chcieli innego Mesjasza. Naród wybrany, pamiętamy, chciał innego Mesjasza, oni chcieli mieć takiego wyzwoleńca, który pokona Rzymian, który sprawi, że Królestwo Izraela znowu będzie wielkie, że oni wszyscy będą się cieszyć, będą, tak jak za czasów króla Dawida czy króla Salomona, będą królować i panować nad innymi krajami, bo to się z tym wiąże oczywiście, znowu będą mieć fajnie, przyjemnie. Oni tylko właściwie, myślenie było takie. Ale czy dzisiaj coś się zmieniło? Czy dzisiaj, kochani, coś się zmieniło? Chociaż mamy już XXI wiek, trzecia dekada tego XXI wieku, ale czy mentalność ludzi się zmieniła? Nie. Dlaczego? Bo duchowa walka ciągle trwa. Między tym, co wybieramy. Z jednej strony świat i te wszystkie bogactwa, te świecidełka, które kuszą, wabią, które przyzywają i tak nęcą. A z drugiej strony Bóg, który może wydaje się mało atrakcyjny na pierwszy rzut oka. I diabeł robi wszystko, żebyśmy tak Pana Boga postrzegali. Ale to jednak On ma słowa prawdy i życia. I On pokonał już szatana. I szatan dobrze o tym wie, że przegrał. Chce więc jeszcze Panu Bogu dopiec na ile może, zabierając mu tych, których Bóg kocha. Więc kochani, słowo przyszło do swoich, swojego nie przyjęli. Tym zaś jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. I tu znowu warto odnieść się do Ewangelii Janowej, której w dalszej części jest mowa o takim pewnym uczonym, który przychodzi do Jezusa nocą. Przychodzi do Jezusa nocą i chce się dowiedzieć czegoś więcej. No tak mu głupio przed ludźmi, bo należy do Sanhedrynu, do tej wysokiej rady. Ten ma na imię ten człowiek Nikodem. I on tak przychodzi i on tak chce się dowiedzieć czegoś więcej, bo gdzieś to jego serce pała. I słyszy, że musi się powtórnie narodzić. On tego nie rozumie. Ale Jezus mu tłumaczy, że trzeba się narodzić z ducha. Bo właśnie jeżeli narodzimy się z ducha, z tego naszego wyboru, że w pewnym momencie dorastamy do pewnego stanu takiego umysłu, rozwoju, w którym podejmujemy już sami świadomie decyzje i sami za siebie odpowiadamy i chcemy pójść do nieba, wybieramy Pana Boga, mówimy, Panie Boże, tak, ja wybieram Ciebie i chcę iść za Tobą. I staramy się być w tym wszystkim konsekwentni. To wcale nie znaczy, że zawsze nam wyjdzie, bo tak nigdy nie jest. Ale zobaczcie, ile szansy daje nam Bóg, abyśmy mimo wszystko w tej drodze nie ustawali. Kiedy się pogubimy, mamy spowiedź. Żeby mieć siłę o niebo walczyć, mamy komunię świętą. Żeby doświadczyć obecności Jezusa, mamy Eucharystię, na której teraz jesteśmy.
Kiedy jesteśmy tu w imię Jezusa Chrystusa, On jest wśród nas. To są Jego słowa. Więc jeżeli chcemy i wołamy przyjść Duchu Święty, ten Duch w nas, do nas przychodzi, nas od wewnątrz przemienia. Duch Jezusa Chrystusa, Duch Święty. Ale to ma być nasz wybór. Ja muszę tego chcieć. I dlatego, kochani, ciesząc się z radości narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, pamiętajmy, że to Bóg przychodzi dla mnie. Bóg stał się jednym z nas, żeby nas uratować. Jeżeli powiemy Mu swoje tak, jeżeli Go przyjmiemy do swojego serca i pozwolimy, żeby tutaj znowu zamieszkał, to nasze serca zaczną bić w rytm miłości. Zaczniemy stawać się dziećmi Bożymi, bo zaczniemy inaczej reagować, inaczej żyć niż ten świat, w którym żyjemy. Zaczniemy mieć inną mentalność. Inaczej będziemy na siebie patrzeć. Nie spod byka, nie jak na wrogów, nie jak na rywali, nie jak na kogoś, kogo można wykorzystać, jak na towar, ale jako na swoich braci, siostry, kogoś, kogo kochamy, kto jest dla nas sensem życia. Bo kiedy Bóg jest w sercu, to serce jest gorące. Jest tam miłość, która sprawia, że nasze życie ma sens. Bo widząc swoich najbliższych, czujemy się szczęśliwi i czujemy, że mamy swoje miejsce już tutaj na ziemi. I w ten sposób, żyjąc codziennie dla każdego z naszych bliskich, służąc im naszym życiem, my wybieramy drogę, która będzie miała swój finał w niebie. Po to jest Boże Narodzenie. Byśmy mogli się tym cieszyć. Byśmy o tym nie zapominali. Co roku będziemy je przeżywać. Tak samo jak przeżywamy co roku inne święta. Byśmy nie byli jak ten człowiek, który sobie pewne rzeczy wyobraził, że Bóg go uratuje. I chociaż Bóg go ratował, on tego nawet nie zauważył, bo on miał swoje widzimisię. Nie dajmy się oszukać, bo diabeł właśnie chce nas tak zwieść, oszukać. Byśmy w momencie, kiedy staniemy przed Panem Bogiem, byli niegotowi. Byśmy nie trwali zakorzenieni w Nim. Byśmy go właśnie byli wśród tych, którzy to słowo, które przychodzi do swoich, byśmy go nie przyjęli. Diabeł tego chce, bo wie, jakie będą konsekwencje. Ważne jest, byśmy i my o tym pamiętali. Więc by nasze wybory były trafne. Kiedy Pan Bóg jest w naszym sercu, jesteśmy spokojni, to nasze wybory są trafne. Bo my widzimy tak naprawdę, głupi przecież nie jesteśmy. Widzimy, co jest dobre, widzimy, co jest złe. Ale emocje bardzo często zaburzają ten nasz osąd. Dlatego diabeł właśnie działa ciągle na emocjach po to, abyśmy się nakręcili, aby emocje właśnie były nas silne, bo kiedy one są silne, rozum się wyłącza i właśnie wtedy nie odróżniamy dobra od podróbek, które diabeł nam wtedy podsyła. Trwajmy, kochani, przy Jezusie. Słowo stało się ciałem. Bóg spełnił swoją obietnicę. Bóg posłał swojego Syna, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, który otworzył bramy raju zamknięte po grzechu pierworodnym. I ta rzeczywistość, dla której Bóg nas stworzył, wiecznej radości i szczęścia, życia w miłości, którą Bóg daje nam od samego początku, ona jest cały czas otwarta. Możesz wybrać takie właśnie życie, taką wieczność, możesz ją odrzucić. Wybór należy do ciebie, siostro, bracie. Ale pamiętaj, że później nie będzie już możliwości jakby zmiany swojej decyzji. Ta decyzja musi być podjęta tu, w czasie tej ziemskiej naszej wędrówki, nazywanej życiem. I musimy wytrwać przy niej, musimy dotrwać do samego końca. Dostając kiedyś bilet do nieba na Chrzcie Świętym, pamiętajmy, że nie wystarczy mieć bilet, ale trzeba jeszcze dojechać do końca, do celu podróży. Tym celem jest niebo. I mamy szansę, każdy z nas, chociażbyśmy nie wiadomo, jak się nieraz w życiu pogubili, to Bóg nas nigdy nie skreśla. Dopóki jesteśmy tu na ziemi, dopóki żyjemy, zawsze możemy się zmienić, możemy się nawrócić, możemy do Niego przyjść i powiedzieć: Panie, uratuj, bo ja nie daję rady. I On zawsze pomoże. A kiedy wejdzie do serca, nagle, chociaż wcześniej nie widzieliśmy rozwiązań, nagle zaczynamy dostrzegać zupełnie inną rzeczywistość. I nagle zaczynamy uśmiechać się na widok naszych bliskich.
bo zaczynamy patrzeć na nich z zupełnie innej perspektywy. To dzieje się wtedy, kiedy pozwalamy Jezusowi narodzić się w sercu. Pozwólmy więc na to. Niech On tam wzrasta, byśmy i my mogli wzrastać jako dzieci Boże i kiedyś byśmy wszyscy, bez wyjątku, spotkali się w niebie, by nikogo z nas tam nie zabrakło. Amen.